Cześć, witam was przed meczem ćwierćfinałowym. Puszcza Niepołomice kontra Raków Częstochowa. Jeden z ważniejszych meczów, myślę, w tym sezonie, jeżeli chodzi o Puchar Polski. Tam w półfinale i finale nie wiem, kto nas będzie czekał, ale myślę, że Raków no to już jest taki ultimate rival, jeżeli chodzi o polską ligę. Przechodzimy do meczu, wybieramy sobie skład. Skład jak zwykle będzie troszkę słabszy niż to, co mamy zazwyczaj, ze względu na to, że po prostu tak ustaliliśmy. Mecze w Pucharze nie są naszym priorytetem. Kraciun, bo tutaj już widać ogromną różnicę, jeżeli chodzi o umiejętności naszych zawodników. W zasadzie stosunek umiejętności naszych zawodników. No bo jednak Kraciun w stosunku do Szcześniaka i Skrzypczaka traci aż 4 overola, a jeszcze na początku tego sezonu jakość tych piłkarzy była porównywalna. Okej, zagramy sobie takim składem, chociaż nie. Tak jak mówiłem, tutaj obiecałem sobie, że wpuszczę zdejmę Wdowika, bo jest naprawdę kompletnie pod formą. Pozwolę zagrać Pięczkowi. Pięczek sobie tutaj trafi na tą obronę. Michalski, Struski, Pawłowski, Piotrowski. Wejdzie Serafin. No i myślę, że możemy rozpoczynać to spotkanie. Jeszcze jedna mała zmiana. Aha, dobra, już rozpocząłem spotkanie. Okej, no to tą zmianę wprowadzimy w trakcie meczu. Kwason, król strzelców Pucharu Kraju. 3 bramki w 3 spotkaniach bodajże. Tak mi się coś kojarzy. No mecze półfinałowe i finałowe są już praktycznie pod koniec sezonu, więc ten mecz zdecyduje, co będzie się działo w zasadzie, czy ta końcówka sezonu będzie emocjonująca, czy też podejdziemy sobie na spokojnie i skupimy się w 100% na ekstraklasie, dlatego myślę, że tym bardziej jest to ciekawe spotkanie, bo ono zdefiniuje nam przyszłość naszej drużyny. Ależ piękne podanie tutaj Serafina do Struskiego. Struski! To był faul! To był 100% faul, ale jakimś cudem sędzia tego nie odgwizduje. To jest dla mnie kompletnie abstrakcyjna sytuacja. Niepoważne zachowanie sędziego. Tam powinien być karny w pierwszym momencie. No, czekajcie. To jest coś niesamowitego. Gdzie jest powtórka? Tutaj jest powtórka. Odwracamy. Okej, orbitująca. Tak jest. No i spójrzmy na to. Co robi piłkarz Puszczy, znaczy Rakowa? No i tu już był faul, tu, w tym miejscu. Chociaż w sumie no wszedł przed niego. No spójrzmy jeszcze raz na tą sytuację. Wszedł przez niego nogą, ok. Struski tu go kopnął. Czy Jean Carlos, ale kontakt był, no kurczę, no w plecy go popchnął. Spójrzmy. Tutaj wszystko jest ok. Popchnął go tu po w plecy i tu go zablokował. Przez co Struski tu stracił już kompletnie równowagę. No nie, no jak dla mnie, no to jest faul jednak mimo wszystko. No spójrzmy na to. Tu go przydeptał. Struski stracił w ogóle równowagę. Aha, okej. Nie było kontaktu w ogóle z piłką. Dla mnie to jest rzut karny, dla mnie to jest jedenastka. No sędzia się tutaj nie popisał, moim zdaniem. Niesamowite. No to jest niesamowite. Kwason znowu z bramką. Znowu z bramką. To jest coś niesamowitego i niepoważnego. No Skrzypczak tam wykonał ten stały fragment gry, no i Kwason pięknie umieścił piłkę w bramce. No niesamowite to było. Spójrzmy. Uderzenie głową, Stifisis, rezerwowy bramkarz, Grek,
Rakowa Częstochowa nie był w stanie tutaj tego obronić. No nie wierzę w to, żeby ktoś tutaj mógł kwestionować, dlaczego Kwason powinien grać w podstawowym składzie. Kolejny odcinek, kolejne spotkanie w pucharze, kolejna bramka tego zawodnika. No, szwedzki talent, 31-letni co prawda, ale no szwedzki Bóg wręcz może na giereczki, można powiedzieć. Niesamowite, żeby taką bramkę kolejny raz strzelić w pucharze. Czwarta bramka w tym sezonie w Pucharze Kraju. I to chyba piąta w ogóle jego ogólnie. Kevin Komar fantastycznie broni teraz strzał Sonnego Kittela. Świetna interwencja po stronie zawodnika Puszczynie Połomic. No widać, że o wiele lepiej, o wiele płynniej tutaj gra, idzie ta gra. Ten mod jeden, który zainstalowałem, jednak bardziej przeszkadzał niż pomagał. No chyba, że pomiędzy odcinkami zauważył, że faktycznie gdzieś jakość wyglądu gry była lepsza. Aczkolwiek spoglądając na to, jak płynnie teraz to działa, no to zdecydowanie lepiej to wygląda. Karol Struski. No niektóre mody po prostu przeszkadzają bardziej niż pomagają. Kwason prawie przejął piłkę. Co ciekawe, wynika z tego to, że drużyna Rakowa będzie musiała gonić wynik przez resztę tego spotkania. No chyba, że bardzo szybko odwrócą losy. Jean Carlos, to chyba też piłkarz były Pogoni Szczecin. Clark Hallis, udaje mu się tutaj przebrnąć przez ofensywę, obronę, defensywę. W Puszczy Niepołomice podaje do Sonnego Kittela, no a ten z najbliższej odległości ładuje nie do obrony na Kevinka. Szkoda. Po rączkach poszło Kevinowi, no ale nie był w stanie tego obronić. 1-1. Mecz rozpoczyna się od nowa w tej 31 minucie. Pawłowski z piłką. Wreszcie, bo niewidoczny kompletnie w tym ostatnim spotkaniu. Michalski. Piękne podanie do Kwasona. Kwason. Ach, troszkę się tutaj pogubił. Dalej przy piłce puszcza. Pięczek. Do Diallo pewnie. Tak jest. Diallo do Serafina. Serafin z piłką. Były kapitan strzela bramkę na 2-1. On też potrafi wziąć na siebie odpowiedzialność i strzelić piękną bramkę. Udowadnia, że dalej tej drużynie jest potrzebny. Kuba Serafin. Pięknie. Świetna dyspozycja naszego zawodnika. Jeszcze przed końcem tego spotkania, przed końcem w zasadzie pierwszej połowy, wychodzimy ponownie na prowadzenie, ale jest jeszcze jedna sytuacja tutaj dla Pogoni Szczecin. Fran Tudor, na szczęście Kraciun fantastycznie tutaj reaguje w defensywie, no i mamy z powrotem piłkę. Malik Diallo do Pawłowskiego, Pawłowski z piłką. Fantastycznie sobie ją tutaj wypuścił, wychodzi sam na sam z bramkarzem. Czy poda? Nie podał, no czemuż ten piłkarz tutaj nie podał na drugą stronę? Jaka szkoda, no jaka szkoda, mógł podać, no i byłaby z tego bramka na 3-1. Nieważne, czy tutaj do Kwasona, czy do Struskiego, ale powinien podać tą piłkę. Szkoda. Nie będę tutaj nic zmieniał na razie. Damy pograć temu rezerwowemu składowi, rezerwowej jedenastce. Szkoda, Dawid Pawłowski tutaj trochę mnie zawiódł przy tej sytuacji, bo ostatnio jak grał, to bardzo dużo podawał. No teraz myślałem, że też znowu zagra bardziej tak drużynowo, natomiast no nie wyszło to. Skrzypczak, asystent przy tym pierwszym golu, Struski. Myślę, że tu jest must have podanie do Pawłowskiego. Pawłowski do Kwasona, Kwason! Ojojoj, jak było blisko! I strzeliłby drugą bramkę w tym spotkaniu. Jean Carlos Silva i Srdan Plasfić zmieniają się. 54 minuta. Myślę, że teraz przychodzi czas na zmiany delikatne. Serafin zejdzie, wejdzie Piotrowski, wejdzie sobie Szcześniak tutaj na obronę i to tyle. Na razie ustawimy się tak mocniej w defensywie. Spróbujemy zablokować bramkę, dając zawodników o wyższej jakości gry w defensywie niż tych, których mamy aktualnie na boisku. Aczkolwiek też nie można narzekać na grę żadnego z tych dwóch zawodników, których zdejmujemy. Aczkolwiek no wydaje mi się, że tutaj musimy spróbować jeszcze bardziej zamurować bramkę.
30 minut do końca spotkania. No, kolejna taka sytuacja, dość ciekawa dla drużyny z Częstochowa. Natomiast Kracion fantastycznie tutaj radzi sobie, ale traci piłkę. Dośrodkowanie na szczęście nieudane. Na szczęście nieudane. Elliot tutaj obronił tą sytuację i Struski ma znowu piłkę. Struski do Kłasona. Kłason. Co zrobi z piłką Kłason? No Kłason uspokoił tą grę. Do Kraciuna. Kracion do Malika Diallo. Diallo do Pawłowskiego. Pawłowski do Struskiego. Czy będzie gol na 3-1? Niestety Karol Struski tutaj się nie popisał. Zaż za długo. Trzeba było od razu z pierwszej ładować. Ale wchodzi teraz dwóch zawodników z podstawowej jedenastki na te ostatnie 20 kilka minut, żeby utrzymać to prowadzenie. Michalski, uderz! Kacper Michalski! Gol na 3-1. Myślę, że on zamyka jakiekolwiek możliwości zwycięstwa jeszcze w tym meczu Rakowowi Częstochowa. Piękna bramka. Zebrał tą piłkę na przedpolu na 16 metrze. No i znalazł lukę, w której fantastycznie tutaj sobie wypatrzył. No 0,05 szansy na strzelenie bramki i ładuje gola. No to trzeba naprawdę pochwalić Kacpra. Kacper Michalski strzelcem trzeciej bramki w tym spotkaniu. No i myślę, że meldujemy się w półfinale Pucharu Polski. Trzeba to jeszcze potwierdzić tutaj. No sytuacja klaruje się na bardzo podobną do tej z zeszłego roku. W zeszłym roku także udało nam się dotrzeć do półfinału Pucharu Polski. Tym razem może będzie coś więcej. Na pewno jakość naszych piłkarzy, nawet tych rezerwowych, jest o wiele wyższa od tej, którą mieliśmy w zeszłym roku. Więc moim zdaniem nie stoi nic na przeszkodzie tego, aby powalczyć tutaj o triumf. No, dość ciekawie, bo w ogóle nie nastawiałem się na ten Puchar Kraju, na ten Puchar Polski, a tu się okazało, że naprawdę mamy możliwości. Patrząc na to, co się tutaj dzieje, patrząc na to, że będziemy w półfinale Pucharu za chwilę, no to można powiedzieć, że możemy powoli brać go na serio. Marcel, dośrodkowanie na Struskiego, no ale Struski tutaj dziwnie się zachował. Widział, że ta piłka go minie, a i tak pobiegł do końca. Trudno. I tak mecz zakończy się zwycięstwem, więc nie ma co narzekać. Clark Harris do Ledermana. Lederman do Czyża. Czyż to nie piękne? Kevin Komar. Do Pięczka. Pięczek. To niestety nie trafił, no ale spotkanie jeszcze minutkę potrwa. Pięczek tutaj odrobił swój błąd. Malik Diallo próbuje tutaj zagrać na czas. Udało mu się. Kończymy to spotkanie. Wygrywamy 3-1 i meldujemy się, tak jak już wcześniej wspomniałem, w półfinale Pucharu Polski. Jest to niewątpliwie znowu wielki wyczyn naszej drużyny. Lech, Puszcza, Widzew i Pogoń Szczecin. No w tym roku te pary półfinałowe są zdecydowanie silniejsze. Myślę, że trafimy na Lech Poznań. To naprawdę będzie ciekawy mecz. No Struski nie zagrał najlepiej, to fakt. Ale myślę, że nie ma co wieszać na nim psów. Bo cały sezon naprawdę gra fantastycznie. Mecz z Wartą i mecz z Legią Warszawa. Fajnie. O kurczę, troszkę tutaj przespałem to. Bo faktycznie powinienem ustawić im troszkę inny trening i przez to są w trochę gorszej sytuacji, jeżeli chodzi o przygotowanie do meczu. Miejmy nadzieję, że to nie przeszkodzi w zwycięstwie podstawowemu składowi. Piotrowski wbił poziom 70. Wygrywamy. Pał Wiktorii Wdowik. Wdowik wreszcie z bramką. A ja miałem go zmienić właśnie, no ale okej, skoro strzelił bramkę, no to pozostajemy w takiej sytuacji, jaką mamy aktualnie. No i mecz z Legią. Sprawdźmy, czy jakość planu treningowego jest odpowiednia dla wszystkich graczy. Okej. Wszyscy będą delikatnie podmęczeni, ale to naprawdę delikatnie, więc
Myślę, że bez problemu możemy założyć. Taką formę przygotowania. Ok. No i mecz z Legią. Ten mecz z Legią sobie jeszcze rozegramy. Wyjazdowy, więc na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej rozegramy sobie to spotkanie. Tutaj jakiś Clark, prawdopodobnie to jest zawodnik, były zawodnik Liverpoolu, także ciekawe to jest bardzo. Mustafiejew niedostępny, Tobiasz na ławce. Majchrzak również, to jest piłkarz, który grał, a w zasadzie był u nas w zeszłym sezonie, bo grom tego nie można nazwać. Ostatni mecz z Legią w tym poprzednim sezonie był niewątpliwie jednym z bardziej ciekawych meczów w sezonie. Pamiętacie? Paul Wiktor w 93 minucie strzelił wyborną bramkę. W związku z czym na pewno to spotkanie przedstawi nam bardzo dużo emocji. Tak jak mówiłem, wszyscy zawodnicy są delikatnie zmęczeni, ale myślę, że nam to bardzo nie przeszkadza. Wszyscy tutaj się bardzo ładnie rozwijają. Pięknie się na to patrzy. Myślę, że w momencie, kiedy Komar, Szcześniak i Skrzypczak wbiją jeszcze ten 70. poziom, no to to już w ogóle będzie wyglądać niesamowicie. Ponad połowa składu wtedy będzie miała overall na poziomie 70. A Skrzypczak, co ja gadam, Skrzypczak, Struski, jeżeli wbije jeszcze jeden poziom overalla, to będzie złotą kartą. Będzie pierwszą złotą kartą w Puszczynie Połomice. Spójrzmy. Mecz na Łazienkowskiej. Jednym z bardziej znienawidzonych stadionów przez kibiców polskiej ekstraklasy. Piotrowski do Jokoty. Jokocik. Jokota pięknie sobie wypuszcza tą piłkę. Już minął praktycznie wszystkich obrońców Legii. Co zrobi z piłką? Czy poda? Ach, ale się tutaj pogubił trochę. Olszewski. No, strzelił, ale tak bezmyślnie. Szkoda, że Jokota tutaj nie próbował szukać Wiktora. Ale Struski z piłką. Dalej z piłką. Do Piotrowskiego. Piotrowski do Olszewskiego. Czy wycofa? No i Olszewski traci piłkę, narażając sytuację teraz na kontrę. Na szczęście nie zauważyli tutaj piłkarze Legii z możliwości przegrania piłki na drugą stronę. Proszę bardzo. Legia jest najbardziej bramkostrzelną drużyną. A my mamy najszczelniejszą obronę, więc mecz jest niewątpliwie najlepszej obrony kontra najlepszego ataku. Tutaj wszystko rozegra się chyba pod bramką Puszczy. Na to wychodzi. Oj, ależ tam była przestrzeń. Szkoda. Olszewski, bardzo ofensywnie, podoba mi się jego podejście. Miejmy nadzieję, że nie zostanie to skarcone w żaden sposób. Piotrowski do Wiktora. Wiktor, to jest dobra sytuacja, ale tutaj jest zawodnik z numerem 55, Artur Jędrzejczyk, wybronił tą sytuację. Struski niestety wyszedł poza pole boiska. No i rozpoczyna Gabriel Kobylak. Michał Walski, Jokota do Pału Wiktora. Wiktor do Piotrowskiego, Piotrowski do Struskiego. Ale szybko ta piłka przechodzi z jednych nóg pod drugie. Pał Wiktor uderza, Gabriel Kobylak znowu z bardzo dobrą interwencją. Były trener zresztą Legii Warszawa z ciekawością i z ogromną pasją przygląda się temu, co się dzieje na boisku, bo naprawdę mecz niewątpliwie na razie bardzo widowiskowy. Piękna akcja zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Zdecydowanie Puszcza przeważa, ale to ona ma to w zwyczaju, więc nie zdziwmy się. Nic to tutaj to naprawdę nie zadziwia nas, że Puszcza kreuje sobie więcej sytuacji póki co. Aczkolwiek Legia jest bardzo mocna. Więc także trzeba uważać na to, co pokaże, co zademonstruje w tym rozegraniu taktycznym ataku. Josue, Clark. Jestem ciekaw, jaki ten gościu ma potencjał, jaki on ma overall. Piotrowski tymczasem odbiera piłkę. Znowu z kontrą możemy wyjść. Piotrowski, Wdowik odwrócił się w złą stronę do Olszewskiego. Olszewski dopał Wiktora. Niestety, Etienne Capoue chyba tutaj, to Capoue, albo Capuabi. Albo Rose, nie jestem pewien. Któryś z Rose albo Capuady odebrał tą piłkę. Szkoda, że Wdowik nie zagrał tam na drugie skrzydło. Na swoje skrzydło w zasadzie, bo mogłaby być piękna akcja. Piękna bramka. Pał Wiktor stracił trochę głupio piłkę. No i znowu musimy się bronić.
fantastycznie tutaj odwracają cały czas piłkarze Puszczynie Połomice. Wracają zawzięcie, tutaj bronią się, próbują odebrać piłkę Legii, zanim ta dojdzie do pola karnego ich bramkarza. No, natomiast teraz już Legia naprawdę wysoko podeszła z piłką, ale mecz się kończy, pierwsza połowa się kończy. Remisujemy na razie 0-0. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie było kilka sytuacji, natomiast zdecydowanie myślę bardziej zagroziła w tym momencie Puszcza Niepołomice. Widać to także po statystykach. Myślę, że w drugiej połowie, ze względu na to, że Wdowik dalej prezentuje naprawdę słaby poziom, wejdzie sobie Robin Kwasą. Nie będziemy czekać tutaj na jakiś cud po tej lewej stronie, tylko po prostu wpuścimy z zawodnika, który prezentuje o wiele lepszą dyspozycję. Jokota. I Jokota z piłką do Kwazona. Już ten z piłką podaje do Wiktora. Wiktor do Jokoty. Jokota do Kwazona. Kwazon do Wiktora. Wiktor strzela. Poprzeczka ratuje Gabriela Kobylaka, ale ten też fantastycznym refleksem popisał się i delikatnie musnął tą piłkę. Tylko przez to nie ma rezultatu. 1-0. Jokota wykonuje stały fragment gry. Dogrywa to na Piotrowskiego. Piotrowski prawie wygrał, ale Kwazon, znowu Gabriel Kobylak ratuje interwencją Legii Warszawa. Ależ teraz tutaj kanonada na bramkę Legii Warszawa ze strony zawodnikom Puszczy Niepołomice. Wreszcie Legia tutaj może odsapnąć. Mark Gual wychodzi z piłką, natomiast no nie ma tutaj za bardzo komu w tej ofensywie grać. Dlatego wycofują do Artura Jędrzejczyka i myślę, że spróbuje Legia rozegrać to w taktyczny sposób, jakimś takim rozwiązaniem taktycznym, na spokojnie przeciągając piłkę, przegrywając piłkę pomiędzy swoich zawodników. Teraz Olszewski fatalny błąd popełnił, Kun mu zabrał tą piłkę, jak dzieciakowi totalnemu. Gual tutaj popełnia fantastyczny zwód i Skrzypczak został wywiedziony w pole, natomiast Kevin Komar fantastycznie tutaj to broni. Karol Struski, no myślę, że to jest ten moment, kiedy on powinien zabłysnąć. Nie błyszczy, tylko wprowadza Olszewskiego na minę. No to ostatnie 10 minut naprawdę nie wygląda różowo. Legia przycisnęła znacząco drużynę z Niepołomic. No i dużo niewymuszonych błędów ze strony zawodników Puszczy. Miejmy nadzieję, że ta gorsza pasa zagrań zaraz się skończy, bo wygląda to naprawdę nieciekawie. Olszewski, dobrze, wreszcie dobry odbiór, pewny, ale Piotrowski teraz traci piłkę. Myślę, że tutaj należy wprowadzić kilka zmian. Miejmy nadzieję, że uda się jeszcze wprowadzić tych kilku zawodników, gdyż uważam, że oni mogą naprawdę odwrócić losy tego spotkania. Bo zarówno Olszewski, jak i Piotrowski tutaj w tym meczu za bardzo się nie popisali, więc spróbujemy wpuścić ich rezerwowych na ich pozycję. Oj, Kun, no tutaj totalnie porobił Olszewskiego i rzut karny. Ajajajajaj, Kryspin Szcześniak dotyka piłkę ręką w polu karnym. Ależ fatalna sytuacja teraz, no Olszewski tutaj nie popisał się, no Kun kilkukrotnie, ale to naprawdę kilkukrotnie go wywiódł w pole. Trzymajmy kciuki za to, że Kevin Komar nie broni. 1-0 dla Legii, 1-0 dla Legii. Bezpośredni rywal w walce o Mistrzostwo Polski w tym momencie dla Puszczy strzela nam gola. Nie dzieje się dobrze, naprawdę nie dzieje się dobrze. 72 minuta. Miejmy nadzieję, że nasza ekipa jeszcze coś tutaj będzie w stanie zaprezentować sobą. Piłka do tego świeżo wprowadzonego Eliota. Co zrobi z nią? Robi bączka. Nie wie za bardzo, co z tą piłką zrobić. Podanie do Skrzypczaka, do tyłu. Ależ jesteśmy przyciśnięci przez Legię tutaj w ofensywie. Ale mamy to. Pał Wiktor do Serafina. Serafin. Uderzenie! Niemalże bramka, ale Gabriel Kobylak po raz kolejny tutaj broni fantastycznie. Naprawdę dyspozycja obramkarza Legii Warszawa jest niesamowita. On tutaj wybronił zwycięstwo Legii już w tym momencie. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jeszcze będziemy w stanie coś tutaj zrobić. Oj, Jokota próbował bardzo tak niestandardowo zagrać piłkę do Pału Wiktora. Niestety ta piłka nie przeszła przez obronę Legii. 82 minuta. Legia będzie rozgrywała pewnie jedną ze swoich ostatnich akcji. Czy będzie grała na czas? Zobaczymy. Wszołek z piłką. Podanie do Marka Guala. Gual. Clark. Przejęcie piłki. Jokota. To jest ta szansa. To jest ten moment. Jokota z piłką. Rozpędza się. Omija jednego, drugiego obrońcy Legii. Jokota. Dalej z piłką. Podanie do Kwasona. Kwason.
Niestety, prosto w bramkarza. 89. minuta. Jeszcze mamy stały fragment gry. Rzut rożny. Czy uda się coś z tego jeszcze zrobić? Tymczasem Legia gra na czas. Wprowadza kolejne zmiany. Czy my coś jesteśmy w stanie jeszcze tutaj zrobić? Patrząc na to, że będziemy wykonywać stały fragment gry, no to jedyny rozsądny wybór to wpuszczenie Malika Diallo, który jest jednym z wyższych zawodników w naszej lidze. Miejmy nadzieję, że to poskutkuje jakąś celną główką. Jest tutaj. Jest w środku pola. Czy ta piłka trafi na jego głowę? Dobre dośrodkowanie na Crispina. Kwason! Blisko, bardzo blisko, ale niestety Gabriel Kobylak zdecydowanie bohaterem tego spotkania dla Legii. Kończy się to spotkanie 1-0. Przegrywamy. Przegrywamy jakże istotne spotkanie w kontekście mistrzostwa ekstraklasy. Ajajajajaj, no spójrzmy na oceny. No na pewno nasza drużyna tutaj nie popisała się. Najlepsze oceny dla Jokoty. Olszewski, no nie zgodzę się tutaj z tą oceną. Szybczak, Walski. No Komar też tutaj, trzeba powiedzieć sobie, nie miał dużo sytuacji, no i puścił tą jedną kluczową. Josue, Kobylak, no zdecydowanie. Ile on tutaj interwencji wykonał, to było coś niesamowitego, no niesamowite. 6 obron wykonał w tym meczu. Rzadko kiedy zdarza się, żeby aż tyle obron wykonał bramkarz w jednym meczu. No a Kevin tylko jedną. To zadecydowało. A zadecydowała dzisiaj wyborna forma Gabriela Kobylaka o tym, że Legia zwyciężyła w tym spotkaniu. Niestety. Miejmy nadzieję, że nie odbierze to nam pewności siebie i to tylko zmotywuje naszą drużynę do tego, aby odwrócić jeszcze losy tego, co się dzieje w Ekstraklasie. To jest jeszcze 10 spotkań, a my tracimy tylko jeden punkt, ale gdybyśmy to wygrali, to przewaga byłaby ogromna. Nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się z wami. Bardzo się cieszę, że... Bardzo się cieszę, że Puszczy tak dalej mimo wszystko dobrze idzie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.